Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj taka krótka informacja ode mnie, mianowicie z okazji kolejnej edycji Hellevatora, która startuje właśnie w tym momencie. Twórcy specjalnie dla Was ode mnie przygotowali kodzik, który widzicie nad moją głową, jest to Neutral-77QY. Zaraz Wam oczywiście pokażę, jak go użyć i co on dokładnie daje, natomiast pamiętajcie, żeby kodziku przede wszystkim używać gdzie się tylko da, nawet na jakichś kontach, na których nie gracie, i możecie przede wszystkim rozsyłać wśród Waszej gildii, wśród Waszych znajomych, na jakichś Discordach Shakesowych i tak dalej, żebyśmy po raz kolejny nabili najmocniejsze statystyki, standardowo jak to zawsze do tej pory miało miejsce. No i dokładnie, myślę, że mogę już przejść do tego, co ten kod dokładnie Wam daje. Odpalę sobie tutaj moją ściągę. No i teraz tak, kodu możecie używać przede wszystkim od dzisiaj, czyli od tego momentu, jak widzicie ten film, do niedzieli, do 26 lutego, do godziny 23:59. Także macie kilka dni na użycie tego kodu. Kod działa oczywiście na każdym serwerze, dla każdego gracza i jedyny wymóg to konto z poziomem 10+, czyli musicie mieć minimum 10 poziom albo wyższy oczywiście i tego kodziku możecie użyć, także myślę, że każdy na spokojnie sobie z tego skorzysta. Co dostajecie za ten kod? 25 kart kluczy, które są Wam potrzebne, żeby tam atakować kolejnych przeciwników w Hellevatorze, a oprócz tego 100 klepsydr i nieśmiertelkę, więc nagrody standardowe, takie jakie były ostatnio, jak był Hellevator, no i w sumie tyle, nie? Myślę, że dość ciekawy kodzik, można go używać, tak jak mówię, na każdym serwerze, każdy go może użyć. Poziom 10, no to jest tak na dobrą sprawę nic, żadne wymaganie, wbija się w chwilę, więc na spokojnie wszyscy mogą go rozesłać, używać, no i robić co tam tylko chcą. Dobra, jeżeli chodzi o jeszcze jakieś informacje, zanim Wam pokażę, jak go wpisać, to przede wszystkim, jeżeli nie dostaniecie nagród za ten kod, to spróbujcie się przelogować, spróbujcie zdjąć, założyć broń, tam Wam może wyskoczyć informacja, że musicie bodajże dołączyć najpierw do Hellevatora, zanim go użyjecie, więc po prostu wejdźcie sobie w ten Hellevator, pokonajcie jednego przeciwnika, no i wtedy na spokojnie dostaniecie nagrody, wtedy Wam ten kodzik zadziała, spróbujcie go wpisać jeszcze raz. Z tego co pamiętam, to też jak już byliście w Hellevatorze, wpisaliście ten kod, to nieraz nie dostawaliście kart kluczy i dopiero po zaatakowaniu pierwszego właśnie przeciwnika te karty klucze Wam dochodziły, więc na spokojnie, zanim napiszecie komentarz, to zróbcie to co powiedziałem i powinno wszystko działać. Kodzik oczywiście, tak jak już powiedziałem, rozsyłajcie po jakichś swoich gildiach, po znajomych, na jakichś Discordach, na jakichś, nie wiem, grupkach facebookowych, na jakichś messengerach i tak dalej, żeby po prostu nabić mocne statystyki, będę Wam za to bardzo wdzięczny. No i kodu twórcy i tak możecie użyć tylko jednego na konto, więc będę wdzięczny oczywiście, jak użyjecie mojego, tu już się powtórzyłem, bo wszystkie i tak dają to samo, te same nagrody i tak dalej. Kodu, jeżeli chodzi o używanie jeszcze, to tak jak też już powiedziałem, możecie nawet używać na kontach, na których już nie gracie, jak tam macie jakieś, wiecie, powiedzmy stare konta, żeby się pobawić w Hellevatorze, coś tam potestować, posprawdzać, to również na takowych kontach możecie go używać. No i dobra, jak teraz tego kodziku możemy użyć? Wchodzimy sobie tutaj w plusik obok naszych grzybków, cyk, klikamy gratis. Jeżeli macie jakieś, powiedzmy, no jakieś oferty specjalne czy coś, to możecie, może będziecie musieli zjechać w dół bardziej, żeby ten gratis zobaczyć, no i klikamy sobie guziczek gratis, wpisujemy ten kodzik, jeszcze tutaj można zatrzymać, przepisać na spokojnie, jest to tak jak powiedziałem neutral-77QY, no i klikacie daj mi bonus, w tym momencie u mnie pisze, że kupon NotReady, no ale wy w tym momencie, jak ten film wlatuje na kanał, to będziecie już go mogli na spokojnie używać i na spokojnie dostaniecie nagrody. Także życzę miłej zabawy, jeżeli chodzi o Hellevator, mam nadzieję, że event Wam się będzie podobał, no i pięknie oczywiście dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!